Salon polityczny trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Katarzyna Lubnawy, przewodnicząca nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam porządku. Wczoraj pojawiła się informacja najpierw podana przez Onet. Z tej informacji wynikało, że w białym domu nie mogą się pojawić... To było podane jako rodzaj sankcji prezydent Andrzej Duda, premier Morawiecki, i że Amerykanie domagają się, krótko mówiąc, od Polski zmiany w ustawie dotyczącej nowelizacji IPN. Wieczorem w tej sprawie wydał oświadczenie właściwie wypowiedziała się przedstawicielka Departamentu Stanu. Ja fragment przeczytam, bo to oświadczenie było takie trochę dwuznaczne. Jasno wyraziliśmy swoje wątpliwości w związku z tą ustawą. To jest pierwsza część tego wystąpienia, ale potem mówi tak: informacje, które mówią o zawieszeniu współpracy dotyczącej bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu, są po prostu fałszywe. No, to można by jednak odczytywać jako zaprzeczenie tym informacjom, i w związku z tym można by uznać, że to jest forma tylko informacji czysto dziennikarskiej. Co Pani sądzi na ten temat? No warto też przeczytać dalszy ciąg, ponieważ no. dalszym ciągiem jest informacji, ale nie przewiduje się w najbliższym czasie żadnych spotkań prezydenta. No, ale obie strony prezydenta. mówią, że się. Czy tak powiem, nie zamierzały spotkać, więc to jest. No dobrze, ale na przykład, niejasna. po pierwsze, w tej chwili Szczerski, z tego co wiem, poje, pojechał tam do yy, Waszyngtonu. Po drugie, mamy sytuację, w której teraz Tillerson spotyka się z Bałtami yy, w sprawach bezpieczeństwa i NATO, ale bez Polski. W momencie, w którym przypomnę, że jak było lokowanie wojsk NATO, to właśnie dotyczyło zarówno Bałtów, jak i Polski. To zostało uznane za tą granicę wschodnią, paktu NATO i zagrożone kraje ze względu na, w razie czego, agresję Rosji. Więc, jak widać, z czego już zostaliśmy wyłączeni. Ja mam takie głębokie, poczucie, że niezależnie jaka jest prawda, to sytuacja jest bardzo trudna. Europa i Stany Zjednoczone nie będą umierać za kraj, który ma w tej chwili tak zszargany wizerunek, który w tak dużym stopniu wchodzi w konflikty z kolejnymi instytucjami, albo tak jak w przypadku tego IPN-u, za cenę no, czegoś, co i tak nie funkcjonowałoby, ale gdzie mamy taki ośli upór, dokonano zniszczenia naszych stosunków polsko-izraelskich. Ale I wszystkie PiS? badania, przepraszam, że przeszedłem, ale wszystkie badania pokazują, że akurat zmiana nowelizacji cieszy się ogromnym poparciem Polaków no, PIS pytanie występuje tutaj rzeczywiście jako reprezentant większości opinii społecznej. Po pierwsze, ja myślę, że większość Polaków nie jest antysemitami. Większość Polaków tak naprawdę nie zdawało sobie chyba sprawy i w dalszym ciągu myślę, że słabo sobie zdaje sprawę, bo tam jest również było pytanie na temat ceny prawda? tego, że w jaki sposób to, to psuje te stosunki polsko-amerykańskie, polsko-izraelskie. Dla mnie jest oczywiste, że pisu uprawia cały czas taką samą, taką samą politykę. Że najpierw wywołuje wojnę, a potem obsługuje konflikt. I potem mamy tylko próbę rozwiązywania tego konfliktu, rozwiązywania kryzysu. Tylko że szkody zawsze są ogromne. Szkody są zawsze dużo większe, niż by się nam wydawało, kiedy. Na, na moment, bo to jest tak, jakbyśmy trochę przyklepali problem, ale problem cały czas istnieje. I cytując chyba któregoś z polityków, nawet tutaj w Polsce. Nie, Mam takie wrażenie, że tam, gdzie mamy ściernisko, nie będzie San Francisco. Czyli nie będziemy mieli sytuacji, w której na skutek działań, które uprawia w tej chwili rząd PiSu, będziemy mieli jakieś bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy mieli, będziemy mieli dużo lepsze niż były wcześniej relacje na, na, na linii Polska-Izrael, Polska-Stany Zjednoczone. Czy Pani profesor powiedziała tutaj, że mówiąc o tym, że nie wszyscy Polacy są antysemitami w kontekście tej ustawy. Przecież można być... Ale można być zwolennikiem ustawy, czy nowelizacji w ustawie i nie ma to nic wspólnego z byciem antysemitą. No przecież. niestety mam takie poczucie głębokie, że PiS bardzo często odnoś, od, odwołuje się do od tych najgorszych instynktów. Jakby gra tymi najgorszymi instynktami i uprawia taką politykę, którą ja nazywam polityką zamiast. Czyli zamiast rozmowy o tym, co decyduje o rozwoju kraju, na przykład o nowoczesnych technologiach, zamiast rozmowy o tym, jak reformować ochronę zdrowia, to mamy taką politykę historyczną, czyli na przykład taką politykę historyczną, jak jest związana z ipn czy nawet to, co w tej chwili mamy, czyli degradację generałów. Jeżeli słyszę, że mamy mieć degradację pana generała Hermaszewskiego, to mam takie poczucie, że to już jednak Jarosław Kaczyński jest dziś w kosmosie. I ta polityka zamiast, czyli uprawiania tej polityki historycznej, jest oparta również na pewnych resentymentach i niestety, na tym, że PiS bazuje na pewnych e, złych, e, złych emocjach, również związanych z antysemityzmem. E, jeżeli Spojrzymy na to, na wypowiedzi pana Bąkowskiego, to zdajemy sobie sprawę, że na no, czas... został czas. On nie został no, wykluczony, on znaczy, został zawieszony. Tak, ja tak. oczekuję wykluczenia. Nie nie wiem, jest... Dlaczego to tyle trwa? Ale to nie jest w twarz PiSu. No, znaczy, jeżeli po... patrzymy na Mosińskiego. Poseł... Nawet wypowiedź pana Mateusza Morawieckiego w Monachium można uznać za antysemicką, ponieważ zarzucanie sprawstwa, sprawstwa e, Żydom e, w czasie Holokaustu zostało odebrane przez środowiska Izraela, przez środowiska Żydów na całym świecie. Można powiedzieć również przez tych ludzi, którzy często byli na naszymi przyjaciółmi ze względu na historię wspólną, dlatego że pamiętajmy, że e, polska historia układała się tak, że my mieliśmy tych wątków wspólnych i lat, których w spokoju e, Żydzi żyli w Polsce bardzo wiele, no, można powiedzieć setki lat. E, ja jestem akurat z miasta Łodzi, jestem e, łodzianką, i to było miasto przed wojną wielu kultur. To było drugie co do wielkości getto w czasie II wojny światowej. Jeżeli spojrzymy na to, no to to wszystko, co się stało, to druga wojna spowodowała, to jest zniszczenie pewnego wielokulturowego. Charakteru tego miasta. I w tej sytuacji, kiedy jest bardzo wielu Polaków narodowości żydowskiej na świecie, którzy dotychczas mieli szansę być naszymi ambasadorami, mieli szansę być naszymi przyjaciółmi, mieli szansę pomóc nam budować wspólnotę interesów i bezpieczeństwa z takimi krajami jak Izrael czy Stany Zjednoczone, to wszystko, co się stało w związku z tym, o nie niezależnie od zamierzeń, niezależnie od tego, jakie były intencje. Bo to jest tak, że Nie jest tak, że pani przedstawia taki bardzo różowy obrazek. Mamy dobrych przyjaciół, oni nas wszystkich, ba, wszystkich bardzo chcą, my ich chcemy i sobie się przyjaźnimy. Mamy... Nagle przychodzi tutaj ta ustawa i się okazuje, że się na nas boczą i te relacje są zerwane. No dobra, no, przepraszam, spójrzmy. ta ustawa, jeśli już mówimy o tym, co ona pokazała, to z pewnością pokazała też, to się chyba zgodzimy, ogromną falę antypolonizmu i bardzo krytycznych wypowiedzi o Polsce. Sami my wywołaliśmy, sami wywołaliśmy kryzys, czyli jeżeli wywołaliśmy ogromny ogromny kryzys wizerunkowy. to nawet taka notatka przecież w msz która też wypłynęła jakoś do mediów, która poka mówi o tym, że mamy największy kryzys wizerunkowy e, w dotychczasowej historii, w tych dwudziestu paru lat. I e, to jest bo, bo to jest tak. PiS zawsze stawia o politykę historyczną, czyli politykę, nie wiem, walki o żołnierzy wyklętych, y, którzy niedługo, ja myślę, że dla bardzo wielu staną się w sumie przeklętymi, dlatego że y, pewne budzą emocje, które są nie zawsze pozytywne, dlatego że próbuje się do jednego worka wrzucać tych dobrych i tych złych. Ale nieważne. W każdym razie PiS tą politykę historyczną y, nią robi właśnie zamiast polityki realnej, polityki dzisiejszych czasów i często efektem tego jest po pierwsze psucie się naszych stosunków z wieloma krajami, ale po drugie całkowite fiasko tej polityki historycznej. Co ja mam na myśli? To jest ten słynny przykład, że o ile pojęcie polskich obozów śmierci, w ogóle wiązania Polaków w jakikolwiek sposób z przypadkami, w których ginęli Żydzi w czasie II wojny światowej, kiedy zdarzały się, no można powiedzieć, w tysiącach, to po akcji z ipn po akcji pana Patryka Jakiego, stały się w milionach. Czyli wywołano, tak, ale... ta klęska jest we wszystkich wymiarach. Dobrze, możemy debatować na temat tym, skuteczności tej akcji, natomiast mam wrażenie, że pani podważa w ogóle sens obrony czegoś takiego, jak wizerunek i tożsamość Polski. Bo jednak Podważam sytuacja, sens. w której. Bo skąd się wzięła ta ustawa? Się nie wzięła, przecież stąd, że pan jakiś coś postanowił wymyśleć, tylko postanowił odpowiedzieć na realny problem, a tym realnym problemem było to, że w prasie, w mediach zagranicznych coraz częściej pojawiały się Dokładnie. opowieści mówiące tylko o współpracy ja Polaków czy Polski z Najgorsze możliwe narzędzie. Wybrał ustawę, która zasadniczo jest pusta, dlatego że praktycznie nie ma możliwości przemocy tej ustawy ścigania kogokolwiek poza granicami kraju. Czyli mamy ustawę, która wywołała tylko szkody bez żadnego pożytku. Natomiast mamy Polską Fundację Narodową, którą wpompowaliśmy już jako Polacy ze spółek skarbu państwa ćwierć miliarda złotych ćwierć miliarda złotych wpłynęło, czyli 240, blisko ćwierć miliarda, 240 milionów na fundację, która dotychczas nie zrobiła nic. Nie wiem, czy pan wie, teraz najnowsza akcja reklamy z hashtagiem, które okazało się, że ten hashtag jest martwy. Jest e, reklama w mediach e, zagranicznych prawdopodobnie sporo kosztująca, przy czym jest tam wymieniony hashtag, który w sumie jest 30 wzmianek dotyczących tego hashtagu, z tego jedna polskiej fundacji narodowej. Czyli e, co powinniśmy rzeczywiście zrobić? Jeżeli już mamy takie narzędzie, takie pieniądze, no To są pozwy cywilne. To jest możliwość karania tych ludzi wysokimi karami pieniężnymi tam na terenie w ramach prawa obowiązującego w innym kraju. I działania rządu powinny być dwutorowe. Z jednej strony powinny być skuteczne to jest jedna ważna rzecz czyli właśnie taka. Z tym się pewnie pozwy wszyscy cywilna. zgadzają, że zawsze Dokładnie. trzeba być skutecznym, jak się działa. Ale Dokładnie. na tym poziomie... A ustawa i A z drugiej strony. Powinny nie być kosztowne i nie być ryzykowne. To, co zrobiono, to ta ustawa w obu tych przypadkach. Zostawiamy jest... ustawę, przychodzimy do spraw polskich, a konkretnie do spraw samorządowych, ściślej mówiąc do kampanii samorządowej. Nie ma pani czasem takiego poczucia żalu, że jednak tak szybko nowoczesna w Warszawie zrezygnowała z własnego kandydata na prezydenta? Teraz czytam różne sondaże, no i tam pojawiają się różne osoby, no ale tam nigdzie nie ma nowoczesnej, co przy ogólnym problemie sondażowym państwa to jest chyba dodatkowy Dodatkowe wyzwanie. Tak, po pierwsze, ja mam takie poczucie, że sondaże w tej chwili się bardzo rozjeżdżają. Jeżeli spojrzymy na różnicę między sondażami w tym samym tygodniu, na przykład, no to jedna partia potrafi mieć od 3 do 9, prawda, albo od 4 do, nie wiem, do 10, tak jak e, e, Nowoczesna na pewno miała od 5 do 10, chyba w zeszłym tygodniu. No, przepraszam, no, to jest przypadłość partii na granicy błędu statystycznego? Nie, to nie, no, to, już nie jest, to już nie jest na wysokości błędu statystycznego, to są za duże różnice. Te błędy statystyczne jednak powinny być zdecydowanie mniejsze. Natomiast mamy jednocześnie wybory uzupełniające. Na przykład w 16, bodajże na 19 tych wyborów samorządowych, ostatnio w Nadarzynie, przegrywają reprezentaci PiS, mimo tego, że w ostatnim miejscu w Nadarzynie miał być to wójt z nominacji nawet Mateusza Morawieckiego, i to jeszcze w gminie, w której wygrywało dotychczas PiS. Czyli te sondaże gdzieś się rozmijają z rzeczywistością. Być może jest już jakiś lęk Polaków przed mówieniem tego, co sądzą. A być może jest tak, że w tej chwili mamy bardzo wiele osób wśród wyborców opozycji, którzy czekają. Czekają na to, co się wydarzy. Między innymi czekają na. No, ale wracając do Warszawy. Koalicję. Wracając do Warszawy i do państwa opozycji. No Bo ja mówię, państwo w tych, w tych, w tych sondażach po prostu jako samodzielna siła, w związku z tym, że nie mają własnego kraju. Kamerata... No nie, jest sondaż w tej chwili dotyczący Warszawy, dotyczący hmm. wyborów do Rady Miasta, rozumiem. Tak. Ale ja mówią o prezydencie, nie mamy... jednak dla ludzi tym symbolem wiem, jak się bardzo spersonalizowała polityka, tak jak nie ma lidera, no to nie ma partii. No to można przyjąć, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, no to mamy dwa sondaże. Jeden sondaż jest prezydencki, gdzie Trzaskowski ma około 30 bodajże 6%, który jest naszym wspólnym kandydatem nowoczesnej platformy do wyborach do, do na prezydenta miasta, ale równocześnie jest sondaż partyjny, który mówi, że tam platforma ma około tam chyba 27, mamy około 8 i to się też mniej więcej sumuje do podobnej liczby głosów. Czyli oznacza to, że jakby na jego poparcie. Składa się również poparcie nowoczesnej na poparcie trzaskowskiego. Natomiast wie pan, to się tak składa, że teraz mija niedługo to 100 dni, w którym objąłam przewodniczenie nowoczesne. I dla mnie takim zobowiązaniem podstawowym było zawarcie koalicji do wyborów sejmikowych. No i w tej chwili to dogrywamy. Jesteśmy w tej chwili na tym etapie y, ostatnim i dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo wielu Polaków czeka na tą koalicję nowoczesną z Platformą, która byłaby rozszerzana o inne podmioty, która będzie pewnym sukcesem opozycji, bo pokaże to, co bardzo wielu twierdziło, że jest niemożliwe. Że opozycja nie jest w stanie tworzyć wspólnych projektów, że nie jest w stanie tworzyć koalicji na kolejne wybory. A to nie jest tak, że efektem zawarcia tej koalicji część wyborców odpływa od państwa do Platformy, czyli do silniejszego podmiotu, a z kolei część z Platformy odpływa do SLD. I tak naprawdę jedynym realnym, nowym zdarzeniem na polskiej scenie politycznej po stronie opozycyjnej jest wzrost poparcia dla SLD. Myślę, że to jest inaczej. To jest w tej chwili znaczy rzeczywiście SLD jest w ogóle jakby poza parlamentem. Bardzo często jeżeli ktoś frustruje go wszystko to, co się dzieje w parlamencie, jeżeli widzimy, tam jednak jest coś takiego dużego zamieszania, chaosu, szczególnie, że, że PiS w bardzo dużym stopniu ten chaos generuje. Generuje go przez takie właśnie szybkie wrzutki, tak jak ustawa o ipn przez funkcjonowanie. No nie wiem, czy pan widział, że wczoraj jak był uzupełniony porządek obrad w stosunku do tego, co to miało być, to była przecież tylko przerwa, a jakoś ileś nowych ustaw się pojawiła, to czasami może być tęsknota do państw, do partii, które są poza, poza parlamentem. Ale ja to tak odbieram. Jako jednak chwilową, taką jakby um, wynik kryzysu takiego um, wizerunkowego wszystkiego tego, co się dzieje w Parlamencie. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, że to, co się zmienia to ten kryzys związany z IPN-em, ale też kryzys związany z nagrodami, kryzys związany z wielkim rządem, w którym jest rekordowa ilość wiceministrów powoduje, że PiSowi to się kończy taki okres gwarancyjny. Tak, ale pis em to już żeśmy się zajmowali, a jak chcielibyśmy tak wrócić w no nie, cały ale nie czas... pan zobaczy w sondażach też zaczyna być to widoczne, Bo że mamy jedyny, jedyny taki moment, że z tych chyba też ważne, że za każdym razem jak pani przewodnicząca coś mówi, to potem jest na przykład rozmowa z Ryszardem Petru, który mówi coś innego i w efekcie ja mówię na to patrząc z zewnątrz, nowoczesny mi wrażenie no tam, takiej partii rozdzieranej, nie bardzo wiadomo nie, jest, kogo jest się słuchać i kto duża, tam rządzi. Duża współpraca, natomiast ja to układam w jakiś sposób powoli, natomiast zawsze zmiana przywództwa powoduje pewne perturbacje wynikające z tego, że musi zająć pewien czas, żeby wszyscy to zaakceptowali. I... E, to, co do wyborów samorządowych zostało jeszcze całkiem sporo czasu, to jest czas również na to, żeby Nowoczesna mogła uświadomić bardzo wielu Polakom, że nie ma nowoczesnej Polski bez wartości liberalnych, które reprezentuje Nowoczesna. I, a większość Polaków nie chce zaścianka, nie chce polityki PiSu i nie chce zaściankowej Polski. Czy tak jest, o tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubna, przewodnicząca Nowoczesności. Dziękuję Państwu bardzo.